po wkopaniu palm zostały mi puste doniczki, które musiałem czymś wypełnić. I przywiozłem sobie kordylinki. No nie miodzio. Tak zapierniczają moje kordyliny w gruncie. Ta kordylina... No, już mi, kurczę mać, pod mostek wchodzi. Są przeogromne. Szkoda, że kamera tego nie oddaje. Piękna kępa. Kępolina. Siema. Nie chcę już was katować kolejnymi wkopkami. Cały tydzień nic nie robię, tylko wkopuję. Chciałem wam pokazać floksy. Ładnie zakwitły, elegancko. I cykuś, chyba coś będzie w końcu wychodził. Coś chyba w końcu będzie wychodził. Chyba się w końcu zdecydował. A tutaj te moje kępoliny. No dobra. Kolejną roślinę wkopałem, ale już wam nie pokazywałem. Nie pokażę jak wkopuję, bo już ją wkopałem. Jest to kolejna palma wulkanu. Więc tak, kompakta. I taką wulkaną mam fajną, zobaczcie. Jaka wulkana. Na kolanach. Specjalnie dla was. Jezu, jaka parówa dzisiaj. To się świat nie widział. Zobaczcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 palm w gruncie na tej działce. Na drugiej działce mam dwie palmy w gruncie. To jest 16 palm. Dacie wiarę? Zobaczcie, udało mi się zapylić troszeczkę nasionków. Nasionkowy. Znowu hybrydy, tym razem nie przemrożę, żeby kiełkowały. Ale chyba zostaną ze mną. Nie mam zamiaru przechodzić kolejnej wtopy. Zobaczcie, jak moja Waszyngtonia ruszyła, no to świat nie widział. Liść za liściem. Pierwszy row w gruncie, a tak sadzi. Ale cieszę się, bo strasznie króciutkie ogonki liściowe. Nie jedzie nie wiadomo gdzie, tylko wszystko jest takie w kupie. I kolejna dzida się rozkłada. Tu jest kolejna dzida. Niesamowita. Trzy petarda. Red Tiger od Henia. Patrzcie, miał jednego listka. Już ma pięć. Jak jest przebarwiony? O kurde, cały czerwony jest ze spodu. I zobaczmy też sikimensis zwykły, a tu zobaczmy bambusiki. Jakie tyki mają bambusiki. Piękny z tym zielonym kolorem. Tak mi się podoba. Tokio grubasy w tym roku pocisnął. I mają ponad 4 metry. O kurde, teraz linię zobaczyłem. Nie no, ale do linii jeszcze daleko. Nie wiem, czy one w ogóle takie wysokie rosną. Pewnie tak. Patyczek tu się. Uii. Chodźcie, idziemy zobaczyć bananki. Dawno wam bananów nie pokazywałem. Muselka od Zibiego nabyta. Tu druga muselka. Tam trzecia muselka. Albo nie, chwileczkę. Ta była chyba od Zibiego. A tu od Pitra kanny czterolistne kłonicyny. W tym roku wykopałem i mam. I się cieszę bardzo. Large seed i maureli zapierniczają. No i banany się w końcu obudziły. Basioki. Tam takiego grubego miałem, ale padł. Musiałem ściąć i startuję od nowa. Życie. Padł. Nie wiadomo czemu. Na szczęście tu moja kępolina idzie w górę. Będę potrzebował od was pomocy na jesieni, bo ja jej nie będę chciał wykopywać, tylko
Zatnę ją nisko. Nie będę takich tyczek trzymał. I zrobię budkę, zasypię czymś tam, powiecie mi co i jak, czy jakiś kabelek. Nie, nie chcę tu kabli ciągnąć, nie da rady bez kabli. To musicie mi wszystko potem powiedzieć. Temperatura robi swoje, nawet te tropiki zaczęły wypuszczać liścia. Zobaczcie. O kurde, patrzcie jaki wielgachny. To jest Leukokazja. Gigant, Thailand, gigant, nie pamiętam jakoś tak. I nawet już wychodzą tu już dwa liście, alokazja. I tam liścior już też wychodzi. Te stare domowe co były i słońce popaliło, za niedługo obetnę. Ale póki żyją, to sobie żyją. Tu kolejna lasiokarpa. I tak mówiłem, banany rosną lepiej w cieniu u mnie. Petarda przed domem nie chciały rosnąć. Tu jest petarda. Tamta też petarda i tamta petarda. I ten large, to jest od szczupłego inaczej. Large seed. Patrzcie jak on zaiwania. Jakie ma liście grubawe. Juku, ma pyken. O Jezus, jest kosmiczny. Tu też od Pitra. Kanny. Kanna. Grandi. Nie Grandi Flora, to jest... Jak ona się nazywała? Sobie przypomnę, to wam powiem. Patrzcie, kokempolina wyrosła. I mój mały losek. Ciśnie trąbę za trąbą. Dobrze, że u mnie nie było gradu ani tej burzy. Chociaż szkoda, bo wody nie mam. Ale uminęło mnie bokiem i pobyłaby z niego sałatka. A tak jest przepetarda, jaki jest wielki. Muszę chyba mu więcej koksu lać, bo jest mało wybarwiony na czerwono. Chociaż te rdzenie są czerwone. Ale ten jest typowo zielony, czyli co, brakuje mu czego. Podlewany, widzę, że mokre. Tylko muszę jakieś koksiura dać. Chyba tak dam, zaraz mu wleję, bo dzisiaj w tej chwili jest 30 stopni. Pot. Nie wiem, czy widzicie, ale z czoła ocieram. A dzisiaj było u mnie 38. 38 stopni. Wrzucam tutaj zaraz screena, to sobie zobaczycie. Zamiast coraz chłodniej, to jest coraz cieplej. 37,5 stopnia i nie schodzi z zegara. A normalnie przez większość dnia to było 36 i 37,5 stopnia. Tak dzisiaj u mnie było. Oczywiście nie padało. No i tyle. Jeżynki jeszcze tak na prędko pokażę wam. To się nie da opisać. Ta jeżyna co roku bombarduje owocami. Ja już ją skróciłem, bo ona tutaj wchodziła. Tu tak rosło, tak daleko. Ja to wszystko poskracałem, zobaczcie. Wszystko jest poobcinane, a mimo wszystko ile tych owoców. Petarda, dobra. Przez kwinki będę musiał podwiązać. Obcinam co roku, skracam co roku, a mimo wszystko taka wielka. Pokażę wam jeszcze moje... Pamiętacie mojego zimowego Maurelasa? Patrzcie jaki wielki. Ten parapetowy maureli, odpadek, nikt go nie chciał i tak już został, patrzcie jaki ten jest wybarwiony, tamten jest zielony, a ten jaki wybarwiony, no to świat nie widział. Koks niesamowity. I za niedługo będą lilie drzewiaste kwitły. Awarię mamy. Bugenwille po piątaczku z Obi. Patrzcie jaki wypasik. Elegancki. A tutaj oko moja miczurińska figa i już owocki wypuszcza, zobaczcie, wszędzie owocki. Nie wiem, czy się doczekam. Nie doczekam się, już za późno chyba. Kaktusiki. Dobra, szybka obiegówka była. Trzymajcie się, joł.